Witajcie, z tej strony The Real Śliwka, a to jest 11 odcinek z gry Luigi's Mansion 2 HD. No i dzisiaj wykonamy sobie misję B3 o nazwie Graveyard Shift. Czas naprawić tę wiatraczkową bramę. Kiedy to zrobimy, powinieneś mieć możliwość wejścia do pustego drzewa i poszukać przejścia na dach, na szczyt właściwie. W porządku, Luigi. Masz te wiatraczkowe wiatrowskazy ze sobą. Oczywiście to był dylemat, jak one się po prostu nazywały. Przetłumaczyć trzeba było, ale już wiemy. Wiatraczkowe wiatrowskazy. Coś takiego. Dobra. No oczywiście ostatnio już zdobyliśmy, a teraz mamy jakiś nowy sprzęcior. Patrzcie. Weź ten klucz i użyj go, żeby szczepić wiatraczkowe wiatrowskazy z powrotem do bramy. Okej. Chętnie. Oczywiście niski poziom baterii. Pamiętaj. Bardzo mocno i bardzo ciasno. Teraz, kiedy otworzysz już bramę, wejdź do pustego drzewa i poszukaj wejścia na górę. Okej. Brzmi prosto. Mam wrażenie, że Mroczny Księżyc, że kawałek Mrocznego Księżyca jest gdzieś blisko szczytu. Okej, będę wygodnie monitorował twój postęp stąd. No wiesz, jak zawsze. Tak czy siak, powodzenia, młody. Dobra, dzięki. Jak zwykle jesteś pomocny, Igad. Ale czy w sumie to tak naprawdę on też dużą część roboty odwala, no bo poszukuje tych lokacji dla mnie. Pomaga, jeśli misja się nie pójdzie tak, jak byśmy chcieli. No więc nie ma co go aż tak tutaj obwiniać. Oho! Witam! No co powiesz, to... Może daj mi przejść, co? Ja się ciebie boję tak o... Okej, dobra. A, trzeba go pokonać, no bo widzicie, sprawił, że brama jest zarośnięta tymi liściami od niego, liśćmi w sensie. A co, prysznic? No wiadomo, trzeba się odświeżyć przed następną misją. Okej. A co, pajączki? Tak, jak zwykle. O nie! Nie! No nie! Uciekł. Szkoda. No możemy spojrzeć, ale... O! Okej, jednak się opłaciło. Golden Greenie. No to co, trzeba go załatwić. Tylko najpierw musimy znaleźć jakieś wiaderko, żeby podlać rzepa. Czyli rzep jest chyba po lewej, no bo to jest jakiś taki... jakaś inna sadzonka. Tak. Dobra. Rzepy są spoko. Wow, ile kasy. 65. No, smacznego. No nie, Luigi. Dobra. Gdzie ty strzelasz tym? O nie. No świetny początek, naprawdę, dobra. Wiesz co, sorki, że tak cię tutaj dręczę, ale no... Czekaj. O, no co jest? To jest dobry moment wybrał, żeby ugryźć, no. Dobra. Masz. Na zdrowie. Dobra, jest przejście. Podlejmy tutaj jeszcze. Czyli tu już nic nie ma, bo wyrosła ta rosiczka oczywiście. No dobra, to wchodzimy. Hydrogenerator najpierw trzeba zobaczyć. No, ludzie, no nie bój się, przecież nic tu nie ma. A jednak. Aha. Też chcą to otworzyć. A nie chcą wyrwać ten ostatni chyba. Dobra, trzeba Slammera pokonać, najwidoczniej. Oj, Slammer, co ty się wpakał? Oj! Wow, dobra, ma swoich kolegów przy okazji. No chodź, Slammer, no zauważ mnie, proszę, no. Slammer, tu jestem. Chcę zrobić combo. No gdzie ty idziesz, Slammer? Dobra, teraz może nie zauważysz? Dobra, zauważył, dobra. I... No, uciekł ten jeden, no.
Ile ty masz HP? 6, no to za wiele nie zrobię. O, jest Grini. No ale sam, no to nie ma szans ze mną przecież, no. Okej. Możemy się wykąpać w tej wodzie? Nie możemy. Szkoda. Ale możemy wyrwać kwaściory. Aha. Coś jeszcze tu może jest? Tu nic. Tu też nic. Może tu? Nie. Dobra, to tego Golden Greeniego załatwmy. Okej. I jest. Nic nie wypadło. To co? Złota kostka tam gdzie ostatnio? No. Wiadomo. Jak zawsze. Dobra, to już przeszukajmy to miejsce, skoro już tu jesteśmy. No, pewnie za wiele tu nic nie będzie. Po prostu za wiele tu nie będzie, ale tak czy siak warto zawsze posprawdzać. Tak wiecie, dla pewności. Dobra, to co? Wkładamy te wiatrowskazy. Aha. Trzeba włożyć i przycisnąć, żeby się nie odczepiły. No i teraz przykręcamy. No. Chyba jest już w porządku. Dobra, wchodzimy. Dobra, Hollow Tree. Wow. Tylko co my tu mamy? Są jakieś rzeczy. Pajączki. Możemy coś zapalić. O, ptaszek. Dobra. I teraz tu są schodki do wyboru. No to wchodzimy. Wiadomo, lewymi. No nie, no. O, slammer. No w sumie dobrze będzie z niego kasa. Dobra. I możemy te wszystkie w sumie sprawdzić też. W sumie czemu nie? Możemy poskakać nawet. Też fajna zabawa. Aha. Okej. Witamy pani Grini. Wejdźmy tutaj jeszcze. I co my tu mamy? Aha, no. No, nie udało mi się trzy razy zgadnąć. Słabo. Okej, to wchodzimy tędy jednak. No i co? Aha, trzeba podpalić. Jak zwykle. I wchodzimy. Wow. Może nie? Halo? No nie. Nie otworzy się. Hello? Kurczę. Skąd te straszne drzwi się pojawiły? To jedyna droga na górę. Daj mi chwilkę. Bingo. Znalazłem coś w nagraniach nawiedzonych wież. Specjalny klucz, który otwiera drzwi, znajduje się w krypcie. Mam nadzieję, że nie boisz się cmentarzy, Luigi. A cóż, to nie tak, że są pełne krwiożerczych duchów czy coś takiego. No. No właśnie, chyba tak jest. A co, trzeba tutaj zejść teraz? O rany, no! No nie no, Luigi. Schodzimy! O-o.
O. No i wreszcie możemy coś tutaj podpalić. O, dobra. Wysoko unosimy w górę. Tu jest jakaś roślinka, to tego nie potrzebujemy za bardzo. Ale tu były te sieci pajęcze. O, właśnie. O. Mamy wiaderko dzięki temu. Zobaczmy, co nam to da. O tak, możemy roślinkę przecież teraz podlać. Tą wodą. Proszę bardzo. I... klejnot. Świetnie. Tylko... aha. Ominąłem jeden. Się trzeba będzie cofnąć. A wiem, gdzie może być. Pamiętacie? Była taka skrzynia w tym małym ogródku. Więc myślę, że tam może być teraz ta, ten klejnocik po prostu. Możemy się wykąpać. Możemy. Ale trochę głęboko tutaj dla Luigi'ego raczej, więc chodźmy stąd i zobaczymy, czy się moja hipoteza potwierdzi. Dobra. Wchodzimy. No jest ta roślina duża tutaj. I tu jest rzep, więc musimy go jakoś podlać. Tylko najpierw zobaczymy coś śmiesznego, patrzcie. Jak tu sobie spojrzymy, to... patrzcie. Chwila. Tak. Nawet w innym pomieszczeniu nam nie da spokoju. Ciekawe, czy jak te glony znowu wciągniemy, to jakaś nagroda będzie, czy nie? Może. No, warto sprawdzić, tam tylko chwilka jest. Pół minuty zaledwie. Może i nawet nie. Okej. O! No i super. To mi się bardzo podoba. Oczywiście. Gdzie ta kasa tutaj leci? Nie tam, gdzie potrzeba. Dobra, teraz tu szybko. Dobra. Wystarczy mi, 175. No więc zobaczmy, co z tymi rurami. Aha, tutaj wyciekają, co trzeba, wiadomo. Znowu użyć Dark Lighta. Aha. Jest. Teraz co, rzep urośnie? Tak. No spokojnie. Zaraz będzie po wszystkim. O, proszę. Jest kaska, jest kaska. Jest. I zobaczymy, czy tutaj będzie ten klejnocik, którego potrzebujemy. Jest. Świetnie. Dobra. No jednak... trzeba się cofnąć myślami czasami do poprzednich nawet misji, żeby po prostu coś wykminić. No i dobrze. Obyśmy już żadnych nie pominęli na naszej drodze. Okej, puste drzewo. I teraz co? Tu sobie otwieramy. Dobra. Jest kruk znowu. I też z banknotem. Czyli możemy sobie tak farmić? Może. Dobra, wchodzimy teraz tu. Co to jest za... korzeń drzewa. Prowadzi do B1, czyli tu jest kanał po prawej, zobaczcie. Gdzie ostatnio byliśmy. Tak, sewer i tu jest... tree root, wow. 5 pięter i piwnica jeszcze. Okej, okay, teraz... co tu w ogóle jest? A tu jest przejście, a tu? Pajączki.
Następne, poproszę. Kolejny pajączek. Następny. O, no i proszę bardzo. Opłaciło się, a tutaj będzie... No tu już nic nie ma, więc wchodzimy. Jest winda na cmentarz chyba. Tak. Wow. Dobra, ptaszki nam zaraz uciekną. O, jest klejnocik kolejny. Zapraszamy. To jest gwiazdka, no dobra. Czyli jesteśmy na bieżąco z klejnotami najwidoczniej. Bardzo mnie to cieszy. Są ptaszki kolejne. Ptaszki są chyba najmniej agresywne z tych wszystkich szkodników, jeśli to tak mogę nazwać. No dobra, muszę się pośpieszyć, ponieważ mi się rozładuje zaraz kontroler. No ale w sumie dobrze, że właśnie tego Pro Controllera używam, ponieważ naprawdę na kilkadziesiąt godzin gry wystarcza bez ładowania. Polecam go wam, jeśli zastanawiacie, czy go kupić, czy nie. No to zdecydowanie wam go polecam, a to możemy co, zgasić. O! Kolejny Golden Greeny. W jednej misji, aż dwa. Nie narzekam, ale... trochę nietypowe. Okej. Okej. Co tu jest? Zejście na dół? To chyba do kanału, no nie? Nic innego tutaj mi nie przychodzi do głowy. Ale nie było jeszcze Boo. Też mnie zastanawia trochę. Ale może go znajdziemy zaraz. Dobra. O. Jest kaska. Czyli wchodzimy do krypty. Aha. Dobra. Jesteśmy w krypcie. Teraz co, musimy ścianę rozwalić. Okej. Jest obraz jakiś. Toad! O nie! Kto cię tu uwięził? O nie! Jestem wolny! Chwila. Luigi, co ty tu robisz? O, nieważne. Jesteś moim bohaterem. Okej. Fajnie. No dobra. Aha, już się Toad boi. Pewnie tego dzwonka. Czy coś. Ani śladu specjalnego klucza? Te duchy zaraz doprowadzą mnie do szału. Kurczę. Czy to jeden z moich asystentów Toadów? Jak został uwięziony w tym obrazie? Wysłałem go, żeby poszukał tego miejsca. Ach, nie dziwię się, czemu to jest taki bałagan. Lepiej szybko wysłać go z powrotem do bunkra. Może wiedzieć, gdzie znajduje się specjalny klucz, którego szukamy. Ale nie mogę spikselować was obu w to miejsce. Daj mi pomyśleć. Wiem. Zaprowadź go do ogrodnika, znaczy do laboratorium ogrodnika, a tam znajduje się ekran pikselatora. To stary prototyp, ale powinien zadziałać. No, no. Spoko, to mi wystarczy ta wiedza. O! Kaska. Czemu się boisz, Toad? No, to nic wielkiego. Wow. Nietoperze, uciekamy. No nie! Nietoperze, jak ja was nienawidzę. No nie! Jak? Dobra, trzeba szukać tego Boo jeszcze przecież. O, jest kolejny ten. No właśnie. Może to będzie Boo. O, jest. Jestem Booluga. Kiedyś byłem okryty tłuszczem. Ale potem poszedłem na dietę. Okej. No, spoko, w sensie, jeśli o sprawę, że czujesz się lepszy, no to spoko.
O! Co? O, dobra, spadł. Jest! Dobra, spokojnie, spokojnie. Wszystko okej. Spokojisz się? Dobra. Dobra, chodź. No tak, trzeba... Może jeszcze trzeba nim rzucić, żeby się uspokoił. Dobra, chodź. Idziemy stąd, musimy cię zaprowadzić do tego laboratorium. Dobra. Biegniemy. Aha. Kolejna walka. Jest jakiś mini boss chyba. No nie. Biedny Toad. Jakieś trzy siostry. Ja nie mogę, okej. Trzeba walczyć, dobra. Teraz. Ło, unik. O nie, no unik chciałem zrobić. No nie, no. No nie no, masakra, dobra. Kiedy one się odchylą, to trzeba... No walczyć, no! Dawaj, Luigi! Unik! Pięknie, tylko grób mnie tutaj blokuje trochę. Dobra, dam radę tutaj naładować i hop! Unik! O. Dobra, spokojnie, spokojnie. Unik! No nie! Zabędą wciąż trzy gwiazdki. No nie, czemu ta... Akurat jest zawsze... Pokazuje się. On ma więcej HP chyba właśnie ze wszystkich. Unik! Ale trzeba teraz być bardzo ostrożnym. Unik! Teraz musimy naładować czerwone aż. No nie! Nie, tutaj przecież nie mogę nawet... Uniku zrobić, to jest... Taki tłok. A teraz ta akurat najmniejsza, dobra. Czemu ta akurat? Jak już prawie tamtą pokonałem. Dobra. Taka strategia jest! Dobra. Pierwsza pokonana. No nie, jeszcze ten kruk. To nie będą trzy gwiazdki, na pewno. O, ta ma 100, okej. No dobra. No, teraz już będzie łatwiej. Już jedno mamy z głowy. Dobra. Dobra, to może niech zaatakuje teraz. My się przemieścimy, dobra, i jest. Okej. Okay. To ostatnia została, to już nie ma jak się obronić właściwie. Więc... No... Do widzenia, dziękujemy. Dobra, jest. Udało się. Okej, okay, odpowiedzmy Igadowi. O, rany, co tu się stało? To były duchy trzech sióstr. Normalnie są paranormalnymi celebrytkami. Tak, paraskop zwariował przez chwilę, ale już wrócił do normy. Siostry są normalnie bardzo grzecznymi duchami. Naprawdę przerażające widzieć je takimi nieuprzejmymi. Dobra robota ze złapaniem ich. Dzięki. Teraz trzeba to uda uspokoić. Okej. Okay. Come on. O, ci idziemy. Co on boi się... Ha, on... nie lubi wody? Nawet nie musisz pływać, po prostu... Wodo to pięt, co najwyżej. O, jest ten sewer. Faktycznie, okej, okay. Czyli to jest miejsce, w którym... Ostatnio byliśmy. Gdzie znaleźliśmy tego Buliana. Dobra, zbierzmy może tą kasę i chodźmy teraz tu. No tu jest ta trumna. O! Co to takiego? Jakiś challenge, parcie. Trzeba zebrać redcoiny. Biegniemy. O, rany.
Dobra, damy radę na spokojnie. Okej. Okay. Dostały wirtualnego rzepa chyba. Co? O, kasa. Przyda się. No, jednak jest jeszcze nadzieja na te trzy gwiazdki, mimo tego całego straconego HP tutaj w tej walce. Okej. Okay. No, a tu jeszcze więcej kasy, no to dobra. No, to już się nie martwię raczej. Dobra, tutaj jeszcze może więcej z tego? Zobaczymy. O, okej. Okay. Dwie sztabki chyba? Trzy nawet, o! O, no to dobra. To nie ma co się martwić. Dobra, przechodzimy. O, słychać było ten pikselator chyba. Dobra, muszę się tutaj przenieść przez tą wodę. Dobra. Leć stąd. Czemu on się tak boi tej wody? Są tutaj też te myszki, więc trzeba je skasować. Dobra, to co, odpalamy pikselator. Okej. Bye bye. Bye bye. Okej. I teraz co? Pewnie pochwały od Igada? Dokładnie. Dobra robota, mój chłopcze. Widzisz, ten cmentarz nie był taki zły, co nie? Dobra robota z złapaniem tych trzech sióstr i prowadzeniem mojego Toada do bezpieczeństwa. Właśnie pojawił się u mnie w ekranie i jest już ze mną. Teraz twoja kolej, młody. No dobra. Naprawdę liczę na te trzy gwiazdki. Znaczy, kasy jest sporo, więc to może rekompensować to, tę utratę zdrowia. No też czas nie najgorszy, no. Jest! Dobra, trzy gwiazdki! Świetnie. No bardzo mnie to cieszy, no. Teraz się zestresowałem przez chwilę, ale dobra, no. Mamy to, więc jest dobrze, mamy boom, mamy wszystkie chyba klejnoty w tej misji. Bo już raczej po cmentarzu nic nie było, a w tym kanale już byliśmy wcześniej. Natomiast na logikę już to już wszystko. Dobra, ale zobaczmy, co tam Igat ma do powiedzenia ciekawego. Witaj, profesorku, co tam ciekawego dzisiaj? No, dobra robota, Luigi. Jednak naprawdę myślałem, że znajdziemy ten klucz w tej krypcie. Dobra. No ale z dobrej strony nie wróciłeś z pustymi rękoma. Zobaczmy te duchy. Dobra, to wiadomo, trzy nowe duchy. Nowy buł, czyli się trzy nowe klejnoty też. No więc taki ośmiokąt, gwiazdka oraz rąb. O, Spectral Mask, tylko cztery. Okej. Okay. Nowy duch. Nowy duch. No i nowy duch, wiadomo. Nowy buł. I więcej skarbów. 15 tysięcy. No. Słuchajcie, zbliżamy się do kolejnego upgrade'a. Bardzo dobrze. Szkoda, że musimy trzymać trzy siostry w sejfie. Ale to dla ich bezpieczeństwa. Kiedy przywrócimy Mroczny Księżyc, może będą chciały dołączyć do mnie na, wiadomo, szklaneczkę, na filiżaneczkę duchowej herbaty. No, może. Igat się zastanawia. No, dobra. Co? Czemu tak na mnie patrzysz? Tak czy siak, naprawdę bardzo mi przykro z powodu naszego przyjacielskiego Toada. Bycie uwięzionym w tym obrazie nie mogło być przyjemne. Wygląda, że ma problem z tym. Wygląda to, że ma problem z zapamiętaniem, co się stało. Wiesz co, mając taką dużą głowę, nie ma za dużo widać mózgu. Nieważne. Ta misja ratunkowa nie była totalną stratą czasu. Przyniósł mały snapshot, czyli jakby takie zdjęcie zrobione przez
specjalną trójwymiarową kamerę ochronną. Daj mi chwilkę, żeby to zdjęcie, wiadomo, dobrze wykadrować, coś takiego. Dobra, no to jest B3 ukończone na 3 gwiazdki, następnie B4 pool party. O, to będzie ciekawe. No więc, jeśli ten odcinek wam się spodobał, no to proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. No a ja usłyszę się z wami w następnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!